Znajdujemy się w powiecie dzierżoniowskim, w gospodarstwie rolnym u państwa Braku. Rok temu mieliśmy na żniwach John Deere na pokaz demo, kombajn i głównie zdecydowaliśmy się dzięki temu pokazowi Hillmaster i to nas przekonało. Z uwagi na to, iż gospodarstwo pana Piotra znajduje się w terenie pagórkowatym, zdecydował się on na zakup kombajnu wersji Hillmaster. System Hillmaster w kombajnie T660 pozwala na pracę z pełną wydajnością w terenie pagórkowatym przy zboczach o nachyleniu nawet do 22%. Dzięki systemowi Hillmaster kombajn jest w pełni wypoziomowany, łącznie z zbiornikiem ziarna, z koszem sitowym, z wytrząsaczami. Także kombajn praktycznie może pracować z pełną wydajnością, tak jak dzieje się to na terenie płaskim. Ponadto zachowany jest w odpowiednim poziomie środek ciężkości maszyny, co skutkuje zminimalizowaniem strat przy pracy na pochyłościach. Kombajn w gospodarstwie pana Piotra pracuje w trudnych warunkach, dlatego w kombajnie zastosowano także napęd tylnej osi. Pozwala to na lepsze wykorzystanie mocy, zmniejszenie poślizgu kół. Ponadto w kombajnie zastosowano przykładnie ProDrive, która to sprawia, iż można zmieniać biegi bez zatrzymywania kombajnu. Wyposażona jest ona także w system blokady mechanizmu różnicowego przedniej osi. Jeżeli kombajn wpada w poślizg, przednie koła zaczynają się ślizgać po terenie, wtedy tylne koła mogą poruszać się szybciej, przez co następuje szybsze wyprowadzenie kombajnu z poślizgu i powrót do normalnej specyfiki pracy. Kombajn jest niezwykle wydajny, natomiast ważne jest również to, że przy zachowaniu swojej wysokiej wydajności kombajn zachowuje również wysoką jakość wymuconego ziarna. Jest to możliwe m.in. dzięki zastosowaniu bębna mucącego o dużej średnicy aż 660 mm z 10 cepami. Z uwagi na to, iż w gospodarstwie pana Piotra zbiera się różnego rodzaju zboża, kukurydzę, można kombajn przystosować do zbioru odpowiednich roślin. Służy temu m.in. możliwość zastosowania dwóch prędkości obrotowych bębna mucącego, także można zastosować dwie prędkości rozdrabniacza słomy, dzięki czemu dopasowanie do aktualnych warunków na polu i do wymagań operatora czy też gospodarza jest jeszcze łatwiejsze i jeszcze prostsze. Kombajn T660 i Hillmaster, mimo że w gruncie rzeczy jest to bardzo wydajna maszyna, jest bardzo prosty w obsłudze. Świadczy o tym przede wszystkim bardzo mała ilość punktów smarnych. Kombajn jest również wyposażony w opcjonalne oświetlenie LED, pozwalające na jeszcze większy komfort pracy kombajnem po zmroku, co przekłada się oczywiście na większą wydajność pracy i więcej skoszonych hektarów w ciągu dnia roboczego. Klienci są zadowoleni przede wszystkim z wydajności, jaką oferuje kombajn T660 i Hillmaster, natomiast podkreślają też wygodę i łatwość obsługi, a co za tym idzie, bardzo duży komfort pracy z tą maszyną i dobre efekty osiągane podczas pracy w polu.